Nazywam się Marta Warszczewska. Udało mi się zredukować 75 kg. Moja historia zaczyna się dość prozaicznie, bo ja w ostatni weekend swojego urlopu w 2014 roku siedziałam na pomoście w chałupach, gdzie na zatoce widziałam setki albo i tysiące żagli i latawcy. I zdałam sobie sprawę, że bardzo chciałabym stanąć na desce, ale z wagą 140 kg też zdawałam sobie sprawę ze swoich ograniczeń, nie tylko ruchowych, ale i takich, że no razem z tą deską mogłabym iść prosto na dno. I tam chyba ten wiatr wiejący i rozszerzający się horyzont sprawił, że zaczęłam myśleć o odchudzaniu. A jak zaczęłam myśleć, to zaczęłam działać. I tak też trafiłam do warszawskiego ośrodka na Ursynowie, gdzie jak usłyszałam, że mam do zgubienia 75 kg, od razu powiedziałam swojemu terapeucie, że no tyle to ja ważyłam chyba w przedszkolu. Ale długo nie myślałam. Stwierdziłam, że chociaż spróbuję. Tak moja droga trwała rok i 9 miesięcy. Dzisiaj ja mogę powiedzieć, że zrealizowałam swoje marzenie, bo stanęłam na desce windsurfingowej i teraz realizuję wszystkie swoje pasje, które mam wrażenie, że teraz naprawdę pączkują. Jestem totalnie zakochana w windsurfingu. Pokochałam bieganie. Myślę, że dla wielu z Państwa i dla wielu z Was, którzy to oglądacie, znajoma jest zadyszka nawet przy podbieganiu do autobusu. No ja kiedyś nawet do autobusu podbiec nie mogłam. Teraz spokojnie przemierzam wielokilometrowe dystanse. Mam kolejne swoje marzenia i plany w głowie, ale co ważne, ja pokochałam gotowanie. Wbrew pozorom, żeby schudnąć, trzeba jeść. Tyle tylko, że trzeba jeść mądrze, trzeba zmienić swoje nawyki żywieniowe. I mam nadzieję, że również ta moja pasja znajduje odzwierciedlenie w samopoczuciu osób, które ze mnie czerpią inspirację i motywację. Zredukowałam te 75 kg, ale taką rzecz, która bardzo mocno dała mi się odczuć poza zmianą i wyglądu, i no oczywiście samopoczucia, bo to jest niesamowite. Mi moja droga pokazała prawdziwych przyjaciół, ale też uwidoczniła osoby, które ze mną były, bo ja byłam słaba, bo mimo swojej wagi i mimo tego, że zawsze wydawało mi się, że jestem osobą odważną, okazało się, że nie, bo wiele osób, które przestały odgrywać pierwsze skrzypce, odsunęło się, nie dając sobie rady z moim sukcesem. Ja za wszystkich Was serdecznie trzymam kciuki i za wszystkie Wasze postanowienia. Wiem, że zbliżamy się do końca roku, więc myślę, że okres poświąteczny jest idealnym czasem na przemyślenie tego, co chcemy osiągnąć i wejścia w nowy rok naprawdę z pełną wiarą i motywacją, bo wszystko zależy od nas. Trzymam za Was kciuki, mocno Wam kibicuję na każdym etapie Waszej drogi, którą podążacie.